ważanty, kuropatwy czy zające. Właśnie z tą zwierzyną drobną kojarzą się polskie pola i lasy. W latach 90. ich populacja spadła, głównie przez postępujący rozwój cywilizacji i związany z tym niekorzystny wpływ masowo stosowanych środków ochrony roślin, mechanizację rolnictwa i niekorzystne zmiany w strukturze upraw. Na ten negatywny efekt nałożyły się również choroby, a także działalność drapieżników, zarówno ssaków, jak i ptaków. Myśliwi wraz z leśnikami i naukowcami od lat walczą o to, by odwrócić ten trend. Znajdujemy się na terenie ośrodka hodowli zwierzyny Zarządu Głównego PZŁ w Przybyszewie. Prowadzimy tu hodowlę zamkniętą wolierową bażantów i kuropatw oraz hodowlę klatkową zajęcy. Aktualnie znajdujemy się na terenie wolier, w których przebywają w okresie zarówno letnim, jak i zimowym bażanty. Jeżeli chodzi o hodowlę, mamy pełne cykle, czyli stado podstawowe zarówno bażantów, jak i kuropatw, od których pozyskujemy jaja. Następnie inkubujemy je w inkubatorach i młode ptaki odchowujemy na specjalnych wychowaniach i małych wolierach. Następne te ptaki przenoszone są do dużych wolier, takich właśnie, przy których się w tej chwili znajdujemy. Ptaki, które wyhodujemy, służą głównie do introdukcji w łowiskach zarówno kół łowieckich, jak i tutaj OHZ-u. W różnych okresach wieku głównie ptaki kilkunastotygodniowe i dorosłe są zasiedlane do łowisk, prawda, kół łowieckich, w obwodach kół łowieckich i w obwodach OHZ-u. Na szczęście spadek populacji zwierzyny drobnej nie jest trendem nieodwracalnym. Przystąpiono do działania. Polski Związek Łowiecki opracował i wdraża program restytucji zwierząt dziko żyjących. Powstają remizy śródpolne. W ciągu ostatnich 3 lat populacja bażantów i zajęcy wzrosła. Trend spadkowy został zażegnany także w przypadku kuropatw. To duży sukces. Populacja zwierzyny drobnej w ostatnich latach poniosła wielkie straty, szczególnie w latach 90. Nasze rodzime gatunki, takie jak zając, kropatwa, uległy znacznej redukcji w terenie i po prostu w celu odtworzenia tych gatunków, ewentualnie w celu wzbogacenia ilości tych zwierząt, ptaków i zajęcy w terenie, celem właśnie tym jest ta introdukcja. I tutaj bażanty wprawdzie nie są gatunkiem rodzimym, ale od pewnego czasu zaklimatyzowały się w naszym, od w zasadzie kilkudziesięciu, a można powiedzieć nawet od kilkuset lat, i dobrze się u nas czują, stanowią atrakcyjne wzbogacenie naszych łowisk, dlatego też są intensywnie zasiedlane, już mówię, od kilkudziesięciu lat. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej jest niezbędny. Biologiczna różnorodność środowiska naturalnego została zachowana. Polski Związek Łowiecki posiada 18 ośrodków hodowli zwierzyny zarządzających 42 obwodami na terenie kraju. W ośrodkach hodowli hodujemy różne gatunki zwierzyny, które są następnie wypuszczane do lasu. Najczęściej hodowana jest zwierzyna drobna i w ciągu roku myśliwi wypuszczają około 3-4 tysięcy zajęcy, około 30 tysięcy kuropatw i około 100-110 tysięcy bażantów. W wypuszczaniu zwierzyny pomagają nam miejscowe szkoły. Najczęściej korzystamy z wielu programów, które finansują takie wsiedlenia zwierzyny. Jednakże warunkiem jest to, że nie ma wtedy w takich obwodach nie prowadzi się polowań na te gatunki, które są wypuszczane. Współpraca ze szkołami przy introdukcji zwierzyny ma na celu edukację najmłodszego pokolenia, jak postępować ze zwierzyną, jak dokarmiać. Po latach tendencji spadkowej sytuacja zwierzyny drobnej jest unormowana. Wpływ na to miały nie tylko podjęte działania reintrodukcyjne, ale także wzmożone odstrzały lisów i jenotów, które dziesiątkowały jej populację.